serdecznie, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu videotesty.pl i dzisiaj zapraszam Was na recenzję bardzo ciekawej karty graficznej, karty, na której, jak się za chwilę okaże, da się pograć, przy tym nie trzeba wydawać dużych pieniędzy na nią, a mianowicie jest to konstrukcja Zephyr Radeon R7-260X. Zapraszam. Na początek kilka słów na temat tego w ogóle, jak wykonana, jak wygląda karta graficzna od Zephyr, i zacznę od tyłu karty. Tego, co w zasadzie większość czasu widzimy. Przede wszystkim cały laminat pola kierowany jest na czarno, czarny, matowy. Może to się podobać, ale moją uwagę zwrócił jeden element. Cała karta, w zasadzie to, co trzeba, została przedłużona o dosyć sporą część laminatu, na którym nie ma kompletnie żadnego układu. Tutaj kawałek tylko poza resztę wystaje samo złącze zasilające 6-pinowe do podłączenia zasilacza, a reszta jest całkowicie pusta. Karta mogłaby być więc moim zdaniem ze spokojem krótsza. Natomiast ona i tak nie wykracza poza obry standardowej płyty głównej w formacie ATX, więc jeżeli macie obudowę, która taką płytę główną Wam pomieści, zmieścicie do niej również bez problemu tą kartę graficzną. A za to, że ta jest większa, sprawia wrażenie trochę mocniejszej konstrukcji niż jest tak naprawdę. Na laminacie oczywiście mamy złącze PCI Express umożliwiające połączenie komunikacji z płytą główną oraz jeden mostek Crossfire, który pozwoli na łączenie tej karty w konfiguracji wielokanałowej. Jeżeli chodzi o wykonanie samego chłodzenia oraz jego obudowy, no to tutaj jest standard. Ta karta nie jest konstrukcją o nie wiadomo jakiej wydajności i ten jeden aluminiowy radiator, który tutaj mamy, wspomagany dwoma ciepłowodami miedzianymi oczywiście, ze spokojem jest w stanie poradzić sobie z odprowadzeniem ciepła z rdzenia i z pamięci, ponieważ ta aluminiowa płytka, którą tutaj dosyć dobrze widać, odprowadza ciepło również z pamięci. Dodatkowo na sekcji zasilania, postaram się tak to obrócić, żeby był widoczny, jest zainstalowany również jeden mały aluminiowy radiator na te puszpiny, które tutaj są widoczne. I całość zamknięta jest w wykonanej z tworzywa czarnej obudowie, przez większość miejsca matowej, tylko na środki są błyszczące z jednym wentylatorem. I ten nie posiada żadnych dodatkowych ozdobników ani elementów, które miałyby za zadanie tutaj wspomóc to, aby kultura pracy tej karty była jeszcze wyższa. Złącza w zasadzie są standardowe. To są dwa złącza DVI pełnowymiarowy, DisplayPort oraz port HDMI. Pozostała część LEDzia zajęta przez otwory wentylacyjne, które tutaj pozwolą na lepsze, przynajmniej w teorii, wyprowadzenie ciepła z obrębu samej karty graficznej. Co do parametrów technicznych tej karty, to tutaj zapraszam Was od razu na stronę videotesty.pl, gdzie znajduje się pełna wersja tekstowa, link w opisie. Tam wszystkie te elementy zawarłem. Ok, moi drodzy, czas teraz na testy z gier. Zaczynam sobie od grida dwójki, tak trochę nietypowo, a co tam. Rozdzielczość Full HD, jakość detali ustawiona na ultra, czyli standardowe w tym przypadku ustawienia do testu, do pomiaru, i to jest dokładnie ta sama runda, czyli Chicago. Tutaj będziecie widzieli pobór mocy przez całą platformę z gier, jak to wygląda, jak to się prezentuje, ile zestaw wyposażony w kartę Zephyr R7-260X jest w stanie z gniazdka pobrać. Natomiast w prawym górnym narożniku widzicie ilość generowanych klatek na sekundę i tym razem jest to już program, moi drodzy, nie jak do tej pory Fraps, ale Action. I właśnie testy tym programem będę teraz dla Was prowadził. Co mogę powiedzieć na temat gier? Ja już przetestowałem wszystkie gry, plus dodatkowo z nowszych produkcji znalazł się również w testach Far Cry 4. Natomiast on jeszcze nie będzie porównywany z innymi kartami, tym bardziej, że to jest początek rozgrywki, więc wyniki z Far Cry 4 rzucam tylko i wyłącznie orientacyjnie. I co ciekawe, że mimo tego, że mamy do czynienia, pamiętajcie, z kartą w zasadzie z średniego segmentu cenowego po teraźniejszych cenach dolarów, tak bez problemu idzie sobie w tą grę również na wyższych ustawieniach szczegółowości grafiki pograć. Niestety, nie w każdej grze mogłem przeprowadzić takie testy jak do tej pory na kartach graficznych z uwagi właśnie na wymagania. I tutaj najlepszym przykładem jest chociażby Metro Last Light. Tutaj niestety, ale musiałem obniżyć szczegółowość detali i przede wszystkim całkowicie niemalże zrezygnować z filtrowania, ponieważ to zabijało, dosłownie zabijało płynność w tej grze i grę była całkowicie niegrywalna, bo ilość generowanych klatek na sekundę oscylowała tutaj w granicy maksymalnie kilkunastu.
Natomiast po ograniczeniu ilości generowanych klatek na sekundę w grę jak najbardziej dało się grać. Podobnie sytuacja wygląda z innymi grami. Można grać nawet na ustawieniach szczegółowości wysokich, przykład chociażby Battlefield 4, ale pełny komfort rozgrywki zapewni zmniejszenie ustawień graficznych do średnich. A jeżeli jesteście hardkorami i chcecie mieć setki klatek, no to tutaj w tym momencie musicie się zadowolić niższą rozdzielczością i niskimi szczegółowościami grafiki. Za to, co teraz widzicie, karta ta jest bardzo wdzięczna, jeżeli chodzi o pobór mocy przez całą platformę, ponieważ podczas normalnej rozgrywki, czy to w Grida, czy to w Crysisa, czy to w Far Crya, czy to w Battlefielda, pobór mocy przez całą platformę w zasadzie najczęściej oscyluje w okolicy 250 W, maksymalnie sięga do około 280, a cała platforma podczas całych testów pobrała niewiele ponad 300 W energii. Moim zdaniem taki wynik jest jak najbardziej godny tutaj zauważenia i oczywiście niski pobór mocy leci na plus dla konstrukcji od Zafire. Co do kultury pracy. Ja jestem teraz świeżo po zakończeniu w zasadzie testów z gier, które widzieliście i możemy sprawdzić sobie temperatury karty graficznej. Przez cały czas, również przed grami włączony był program MSI Afterburner. Zobaczcie na temperatury. Temperatura minimalna karty to 30 stopni przy otwartej obudowie i temperaturze otoczenia 23 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna, do jakiej rozgrzała się ta karta, to, moi drodzy, 67 stopni Celsjusza. Wynik całkiem dobry, tym bardziej, że karta, czy to obciążona, czy nieobciążona, pozostaje dosyć cicha. Zobaczcie, że prędkość wentylatorów maksymalnie wyniosła zaledwie 35%. To jest wynik bardzo dobry, bo tutaj nawet nie było 1500 obrotów na minutę. Ostatecznie dla nieobciążonego komputera pobór mocy waha się od około 70 kilku do gdzieś tak 100 W, tak jak teraz widzicie. Jeżeli kompletnie nic nie jest zrobione, no to najczęściej wynosi te 70 parę watów. Natomiast maksymalny pobór podczas rozgrywki wyniósł 324 W z małym kawałkiem. Zestaw w tej chwili jest nieobciążany, wyłączone są dosłownie wszystkie wentylatory w obudowie, również na półpasywnie chłodzonym zasilaczu. Tutaj na froncie tak samo, nie pracuje również dysk twardy. Ja się więc wyciszam, sonomet umieszczony w odległości 30 cm od katek. Zobaczmy, jak głośna jest ta konstrukcja w spoczynku. ...34,9 dB to była ta wartość minimalna. Karta jest po prostu całkowicie niesłyszalna. W tej chwili ustawiłem obroty karty graficznej na 36%, czyli na taką wartość, do jakiej rozkręcił się maksymalnie podczas rozgrywki. Całość nadal, wentylatory są wszystkie powyłączane, więc zróbmy sobie pomiar głośności przy obciążeniu. Ja się znowu wyciszam. ...37,7 dB, czyli karta wciąż pozostaje bardzo cicha, chociaż oczywiście jest trochę głośniej niż w przypadku, kiedy karta nie jest obciążana. No jak widzicie, na karcie od Zafira R7260X bez problemu da się grać. Ale na początek kilka słów na temat nie wydajności tej karty graficznej, a tego, co mnie bardzo mocno zaskoczyło, mianowicie kultury pracy. Ta karta jest po prostu rewelacyjnie cicha, nawet przy pełnym obciążeniu. Wentylator na niej, bo mamy tutaj pojedynczą konstrukcję, nie rozpędza się nawet do 50%. To było maksymalnie 30 kilka procent i głośność zmierzona sonometrem z niewielkiej odległości 30 cm była oczywiście wyższa. No to jest naturalne, inaczej być nie może, ale te różnice są naprawdę nieduże i głośność nie przekraczała 40 dB. To jest, moi drodzy, w tej chwili najlepszy rezultat, jak na kartę chłodzoną aktywnie. Tutaj jest naprawdę brawo, duży plus dla producenta. Niestety, ale przy obciążeniu odbija się to trochę na temperaturach. To nie jest półka high-endowa i tutaj w zasadzie no, nie należałoby oczekiwać temperatur na poziomie 70 kilku stopni.
R7 260X też takich temperatur wysokich aż nie osiąga, natomiast one mogłyby być niższe, ale coś za coś, nie można mieć wszystkiego. Co do poboru mocy, to tutaj również duży plus dla producenta, ponieważ cała platforma testowa pobierająca trochę ponad 300 W to jest naprawdę dobry wynik, tym bardziej, że na pokładzie był podkręcony na 4,5 GHz procesor AMD FX8370E, który, jak wiecie, przy oczywiście pełnym obciążeniu potrafi swoje z gniazdka wyciągnąć. I tutaj to on był głównym sprawcą na dobrą sprawę tego, że ta platforma przekroczyła w ogóle te 300 W. Co do wydajności, no tutaj ja przy okazji gier mówiłem już o tym, że na tej karcie na chwilę obecną pogracie w praktycznie każdą produkcję. Z tym, że oczywiście nie w najwyższej szczegółowości detali, nie w rozdzielczości Full HD czy większych. O tym należy pamiętać. Natomiast jeżeli jesteście w stanie przeboleć to, że będziecie musieli te suwaki zmniejszyć do ustawień średnich, szczegółowości grafiki, no to tutaj R7 poradzi sobie bardzo dobrze i zapewni Wam komfortową rozgrywkę w każdy na chwilę obecną tytuł, również w nowsze gry, takie jak chociażby właśnie Far Cry 4, który trafia powoli tutaj do moich statystyk, jeżeli chodzi właśnie również o testy kart graficznych. Co do wyposażenia, złącza, wyglądu, wykonania samej karty graficznej, to tutaj naprawdę większych uwag nie mam. Producent zastosował w zasadzie czarną kolorystykę plus srebrne akcenty, logo oraz tutaj na obudowie chłodzenia. Obudowa chłodzenia oczywiście wykonana jest z tworzywa, no to jest konstrukcja budżetowa, więc inaczej nie będzie. Co mnie też zaciekawiło, że mamy tutaj co prawda niewielki, ale jednak radiator, który chłodzi nam również sekcję zasilania. Pamięci też są chłodzone, one tutaj mają termopady i bezpośredni kontakt z tą aluminiową płytką. Jeżeli chodzi o ciepło wody, no to te są tylko dwa i pomagają w odprowadzeniu ciepła do naprawdę niewielkiego aluminiowego radiatora, z którego to z kolei to ciepło wyprowadzać na zewnątrz pomaga ten jeden wentylator. Nie ma tu na nim żadnych w zasadzie dodatkowych ozdobników. Zwykły, prosty wentylator i jak widzicie bez problemu sobie daje radę, wcale nie trzeba robić żadnych dodatkowych przetłoczeń. No i na pewno na plus producentowi należy zaliczyć to, że polakierował laminat na czarno, czarny, matowy, więc karta bez problemu będzie bardzo ładnie komponowała się w zasadzie z większością obudów obecnie stosowanych i płyt głównych, które również czarny laminat posiadają. Kartę możemy łączyć również w konfiguracje wielokanałowe, mało tego element mostek Crossfire, który pozwala na komunikację pomiędzy kartami, jest dodany tutaj w opakowaniu, nie musicie więc nic więcej dokupować. No oczywiście pod znakiem zapytania staje zakup dwóch takich kart po to, żeby połączyć ją w konfigurację wielokanałową. Natomiast jeżeli macie już jedną grafikę i macie okazję wyrwać za niewielkie pieniądze drugą, to można przecież zamiast wymieniać tą jedną, skorzystać po prostu z okazji sobie taki Crossfire zrobić, wtedy jak najbardziej jest to uzasadnione. Moi drodzy, ode mnie to jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście do pełnej recenzji zapraszam Was na stronę naszego portalu. Link będzie tradycyjnie w opisie, tam znajdziecie zdjęcia, pełne wyniki tej karty graficznej. A ode mnie na tyle. Dziękuję Wam za uwagę, że film się podobał, łapki w górę i widzimy się w następnych filmach.